Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Wybiła godzina piąta. W Wielkiej Brytanii oznacza to przerwę na herbatkę, a w naszym przypadku oznacza to przerwę na piwo z herbatką. Czwarty odcinek serii Kontra będzie traktował o IPach z herbatą. Browar domowy, kościelna, 5 o'clock, IPA z Earl Greyem, stanie dzisiaj w szranki z browarem Revolta. Earl Grey a IPA, również z Earl Greyem. Dwa piwa, jedno domowe, drugie kraftowe, obydwa o bardzo zbliżonych parametrach. Browar domowy Kościelna, 14,7 PLG, 5,8 alkoholu. Revolta, 15 PLG i 6% alkoholu. IBU 56, IBU około 50. Bardzo zbliżone parametry. Jestem ciekaw, czy w smaku będzie równie blisko. Skład się nieco różni i tym, co jeszcze warto wyróżnić w browarze domowym, jest dedykowany kapsel. Bardzo sympatyczny, trzeba przyznać. BDK i taki garnek z chmielem, z wielką szyszką chmielu w środku. Sympatycznie i fajnie, że zielony. Czytamy skład. Woda słód Pale Ale, słód Cookie, chmiele Junga oraz Citra, US05, herbata Earl Grey, a w rewolcie skład wygląda następująco. Pale Ale Carapils, drożdże, chmiele Zeus, Citra Mosaic, Simco i herbata Earl Grey. Troszkę więcej chmieli ilościowo, w sensie rodzajów chmieli w rewolcie. W browarze domowym Kościelna tylko dwa, ale myślę, że główne skrzypce będzie grała tutaj herbata. Ciekawe informacje tutaj piwowar zawarł też na etykiecie. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Nalewać bez osadu drożdżowego z dna. Przechowywać piwo w pozycji pionowej, w cieniu, w temperaturze poniżej 10 stopni. Nie pij z butelki, przelej do szkła. Bardzo fajne hasło. Podoba mi się. Jakość etykiety, jak na browar domowy, jest dobrze, bo jest czytelnie. Wiadomo, o co chodzi. Nie ma tutaj przerostu formy nad treścią. Ważna jest zawartość. Revolta za to w swoim dobrym stylu. Jakieś takie wzorki, mi się to kojarzy z bumerangami troszeczkę. Nie wiem, co to ma wspólnego z Earl Greyem, ale jest też czytelnie, też wiadomo, o co chodzi. Otwieramy zatem jako pierwsze piwo domowe. Otwieramy i sprawdzamy z zachowaniem środków ostrożności. Idealnie, idealnie. Otwieramy i sprawdzamy, jak piwo wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Receptura tego piwa została już kilkukrotnie przez piwowara przetestowana. Jest to chyba trzecia warka na tym konkretnym zasypie, więc jest to już w miarę sprawdzona receptura. Wygląd. Sympatycznie. Sympatycznie, naprawdę ładnie. To jest takie równomierne zmętnienie. Coś tu pływa, bardzo drobnego w środku. Ale to mogą być jakieś drobinki właśnie albo chmielu, albo zmętnienie białkowe. Delikatny osad, w miarę równomierne zmętnienie, kolor, no jak na mój gust, to taka herbatka z cytryną. Tak to mniej więcej wygląda. Wąchamy. Oj, bardzo dużo Earl Greya. Bergamotka aż bucha. Ale to jest taki przyjemny, ziołowy, herbaciany aromat. Naprawdę dobrze i czuć też taką, czuć taką piwną nutę, taką słodową nutę spod tej herbacianości. Pierwszy łyk. Niskie nagazowanie. To dobrze, natomiast odrobinka więcej gazu by nie zaszkodziła. Piwo jest przyjemnie pełne i goryczka zdaje się być właśnie bardziej herbaciana niż chmielowa. Bardzo fajny efekt. Jeszcze jeden łyk. Jest taka bardzo herbaciana, bardzo wytrawna nutka od samego początku. Delikatnie ściągająca język. Taka gorzka nutka herbaciana. Taka niesłodzona herbatka. Bergamotka również w tle się przewija. Całość jest jakby otoczona taką cytrusowością. Ale to jest taka, mówię, cytrynowa cytrusowość, taka Earl Grey z cytrynką, tak bym to, tylko z małą ilością cytryny, tak bym to nazwał. I później piwo przechodzi w taką już zupełnie wytrawną część, żeby potem ta słodowość, o której mówiłem w aromacie, dała o sobie znać. Ta słodowość
delikatnie, nie kontruje całkowicie, ale jest wyraźnie zaznaczona w posmaku. Bardzo fajne piwo, odrobinka więcej gazu by się przydała. Natomiast piwo zostało uważone na początku marca, więc jest bardzo świeże i myślę, że w sam raz do picia, bo minęło jakieś 6, może 7 tygodni, więc to jest w sam raz, żeby się zdążyło nagazować, żeby te nutki oddrożdżowe delikatnie zelżały. Ale przecież mamy porównać te dwa piwa, więc otwieramy piwo z browaru Revolta. I otwieramy. Podobne syknięcie. Otwieramy i sprawdzamy, jak wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Już widzę, że piana jest wyższa, czyli nagazowanie pewnie będzie jednak troszkę również wyższe. Kolor podobny, bardzo podobny, aczkolwiek mniej zmętniony. Side by side. No, może Revolta jest nawet odrobinkę ciemniejsza. Tyle, że mniej zmętniona. Co myślicie? Tak mi się wydaje. Ale kolor bardzo zbliżony. Mimo tego, że schód kuki został użyty w browarze domowym, a w Revolcie tylko Karapils, to piwo z Revolty zdaje się być odrobinkę ciemniejsze. Wąchamy. Jest również herbaciane, ale nie aż tak bardzo jak piwo domowe. Jest też niestety delikatna szmatkowość. Taki drapiący zapach przypominający, no powiedzmy, długo leżącą w zlewie mokrą szmatkę. Ale bergamotka również jest wyczuwalna i nutka cytrusowa, a nawet limonkowa. Pierwszy łyk. Trochę bardziej wytrawne. Troszkę słabszy posmak, w sensie jest delikatnie bardziej wodniste. Jest także mniej tych odczuć typowo piwnych. To jest dość mocno chmielowe piwo, wbrew pozorom. I tutaj chmielowość właśnie przypomina bardziej taką ziołowo-żywiczną nutę niż herbaciano-cytrusową. No, oceniając te piwa pod względem bycia piwem z herbatą, to browar domowy zdecydowanie bardziej przypomina właśnie piwo takie, w którym herbata ma grać te główne skrzypce. Bierzemy jeszcze jeden łyk. Ta receptura jest naprawdę dobrze sprawdzona. Nie jest do pomylenia fakt, że w tym piwie zostały użyte Earl Grey. Natomiast w tej konkretnej warce Revolty do 17 grudnia 2019 jest trochę zbyt chmielowo i trochę zbyt mało herbacianie. I trochę zbyt szmatkowo. Wyraźnie wytrawne. I gdyby mi ktoś nie powiedział, że tutaj jest użyty Earl Grey, to jest szansa, żebym nawet o nim nie pomyślał. Mamy tutaj takie nutki ziołowe, mamy takie nutki żywiczne. Nawet nie ma zbyt dużo cytrusów. I goryczka jest dość taka tempa. Mam wrażenie, że ten posmak również jest taki zbyt drażniący, zbyt jednowymiarowy. Troszeczkę jak po przełknięciu takiego gorzkiego lekarstwa. Nie smakuje mi za bardzo piwo z Revolty. Five O'Clock z browaru domowego Kościelna wygrywa. I to chyba bezdyskusyjnie to starcie. No cieszę się bardzo, bo to już jest kolejny raz, kiedy browar domowy udowadnia, że jakość piwa, które zostało wyprodukowane w domu, dorównuje, a nawet przewyższa jakością piwo kraftowe, dostępne w sklepie za 10 zł, może nawet więcej. Zdecydowanie bergamotkowość, cytrynowość i taka nutka właśnie słodowo-piwna jest tutaj wyczuwalna. Myślę, że to dzięki słodowi kuki, który został tutaj użyty, widocznie w ilościach nieprzesadnych, gdyż kolor na to wskazuje i nie ma takiej zamulającej karmelowości, takiej ciasteczkowości. Jest taka właśnie słodowość biszkoptowa bardziej. Właśnie, biszkopt maczany w herbacie Earl Grey. Wyobraźcie sobie takie połączenie. Całkiem przyjemne. Oba piwa są do wypicia jak najbardziej. Znaczy, myślę tutaj bardziej o Revolcie. Jest to piwo do wypicia.
Natomiast jeśli chodzi o doznania smakowe i delektowanie się piwem z herbatą, rzeczywiście Earl Grey, browar domowy Kościelna. Brawo, brawo, brawo. Five O'Clock. Waż takie piwa. Waż takie piwa. Jeśli to jest trzecia warka na tym zasypie, to myślę, że nie ma co zmieniać. Zasyp jest naprawdę, naprawdę fajny. Zdecydowanie ton pojedynek wygrywa Five O'Clock. Ja się z tego bardzo cieszę. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.